Niech Niech będzie będzie. pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji TRWAM na modlitwie Regina Celi, której będzie przewodniczył Ojciec Święty Franciszek. Tę modlitwę przeżywamy w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Uroczystość, która jest wielkim przeżyciem dla całego Kościoła, a szczególnie w Kościele ważne miejsce ta uroczystość zajmuje u skautów, dla których jest to również uroczystość patronalna. Przeżywając tą dzisiejszą modlitwę, zechciejmy pamiętać o wczorajszych dwóch beatyfikacjach siostry Ireny Stefani w Kenii ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Konsolaty, a także o beatyfikacji wczorajszej arcybiskupa Oscaro Arnulfo Romero, który, jak wiemy, został zastrzelony w 1980 roku przy ołtarzu, gdy sprawował Eucharystię. Ważny jeszcze dzisiaj dzień jest dla całego Kościoła, albowiem Ojciec Święty Benedykt wprowadził w dzisiejsze święto, w dzisiejszy dzień szczególną modlitwę za Chiny, za Kościół w Chinach i chce nas Kościół cały uwrażliwić na sytuację tego Kościoła, tego narodu, tego kraju i zapraszani jesteśmy wszyscy, aby w ten dzień polecać szczególnie w naszych modlitwach Kościół w Chinach. Jeżeli dzisiaj tak wiele osób zgromadziło się na placu Świętego Piotra, to przybyli oni wszyscy po to, aby wspólnie z Ojcem Świętym przeżywać to święto, aby towarzyszyć Ojcu Świętemu, aby wsłuchiwać się w Jego słowo, w Jego nauczanie i w Jego wskazania. Na placu Świętego Piotra widzimy także wiele, wiele grup polskich, które systematycznie przybywają na ten plac, zarówno pielgrzymi, jak i także wielu naszych rodaków, którzy przybyli, którzy znajdują się we Włoszech, dlatego że szukają chleba, dlatego że szukają pracy. I oni też bardzo często tam się znajdują. Nie brakuje również wielu sióstr zakonnych, braci zakonnych, kapłanów, jak i również zakonników, którzy przebywają w Rzymie, podejmując różne posługi na rzecz swoich zgromadzeń, na rzecz Kościoła powszechnego, na rzecz również wiernych, którzy potrzebują kapłańskiej posługi. Wspomniałem o wczorajszej beatyfikacji siostry Ireny Stefani. Zmarła ona w 1930 roku na dżumę, zaraziwszy się od chorych, którymi się opiekowała. Miała wtedy 39 lat. Urodzona była w Bresci na północnych Włoszech i tam też wstąpiła wcześniej do Zgromadzenia Misjonarek Matki Bożej Pocieszenia. Podczas I wojny światowej została wysłana na misję do Tanzanii i Kenii. Mieszkańcom tych krajów poświęciła całe życie. Jej beatyfikacji w mieście Neri przewodniczył w imieniu papieża tańzański kardynał Polikarp Pengo, arcybiskup Dakaru, arcybiskup Dar es Salaam i aktualnie przewodniczący konferencji biskupów Afryki i Madagaskaru. Siostra Irene była matką Teresą, jak mówiono, w tamtym kraju, na tamtych terytoriach, ponieważ była blisko każdego, kto tracił nadzieję. Ona sama tej nadziei nie traciła i pomagała tym wszystkim, których los ciężko dotknął. Opóźnienie modlitwy Regina Celi wynikło z powodu przedłużonej Eucharystii, ale już w tej chwili widzimy Ojca Świętego Franciszka i za chwilę będziemy uczestnikami tegoż dzisiejszego ważnego dla nas spotkania i rozważania Ojca Świętego. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. La festa della Pentecoste ci fa. Uroczystość zesłania Ducha Świętego pozwala nam przeżyć na nowo początki Kościoła. Księga Dziejów Apostolskich opowiada, że 50 dni po zmartwychwstaniu w domu, w którym znajdowali się uczniowie Jezusa, nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru,
che si abbatte impetuoso e tutti furono colmati di Spirito Santo. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Da questa effusione, przez to napełnienie i discepoli uczniowie zostają całkowicie przemienieni. Alla paura miejsce strachu zajmuje odwaga. Zamknięcie ustępuje głoszeniu. A wszelka wątpliwość zostaje przezwyciężona przez wiarę pełną miłości. Jest to chrzest Kościoła. Kościoła, który w ten sposób rozpoczął swoją drogę w historii prowadzony mocą Ducha Świętego. To wydarzenie, które zmienia serce i życie apostołów i innych uczniów, wyraża się od razu na zewnątrz wieczernika. Faktycznie, te drzwi, które były zamknięte przez 50 dni, w końcu zostają otwarte i pierwsza wspólnota chrześcijańska już nie jest skupiona na sobie samej. Zaczyna mówić tłumom ludzi różnego pochodzenia o wielkich dziełach, które Bóg uczynił, czyli o zmartwychwstaniu Jezusa, który został ukrzyżowany. A każdy z obecnych słyszy, jak uczniowie mówią w ich własnym języku. Dar Ducha Świętego przywraca harmonię języków, która została utracona pod Babelem, i zapowiada powszechny wymiar misji apostołów. Rodzi się izolata. Kościół nie rodzi się i wyizolowany, ale jest uniwersalny. Kościół jest powszechny, jeden i apostolski, z tożsamością konkretną, ale otwartą. Z tożsamością, która obejmuje cały świat, nie wyłączając nikogo. A nessuno la madre chiesa chiude la porta in faccia. A nessuno. Neppure al più peccatore, a nessuno. E questo per la forza, per la grazia dello Spirito Santo. Duch Święty wlany w dniu Pięćdziesiątnicy do serc uczniów jest początkiem nowej epoki, czasu świadectwa i braterstwa. Jest to epoka, która przychodzi z góry, od Boga. Jak płomienie ognia, które rozdzieliły się na głowie każdego ucznia. Był to płomień miłości, który spala wielką gorycz. Był to język Ewangelii, który przekracza granice wyznaczone przez ludzi. Dotyka serc ludu bez względu na język, rasę czy narodowość. Jak w dzień Pięćdziesiątnicy, także dzisiaj Duch Święty wstępuje ciągle na Kościół i na każdego z nas, abyśmy wyszli z naszej przeciętności i naszego zamknięcia, abyśmy głosili całemu światu, abyśmy głosili światu miłość miłosierną, miłość Pana. To jest nasza misja. Także nam została dana w darze ten dar, ten język Ewangelii i ogień. Ciągle nas Duch Święty zaprasza, abyśmy wyszli z naszej przeciętności, z naszego zamknięcia, abyśmy głosili całemu światu miłosierną miłość Pana. Comunicare l'amore misericordioso del Signore. Głosić miłość miłosierną Pana. To jest nasze zadanie. To jest nasza misja. Także nam został dany w darze język Ewangelii i ogień Ducha Świętego, abyśmy głosząc Jezusa zmartwychwstałego, żywego i obecnego pośród nas, rozgrzewali serca ludzi, przybliżając ich do tego, który jest drogą, prawdą i życiem. Powierzmy się macierzyńskiemu wstawiennictwu Najświętszej Marii Panny, która jako matka
była obecna jako Matka Kościoła, jako Matka Jezusa. Jako Matka Jezusa w Kościele była obecna wśród uczniów w Wieczerniku, aby Duch Święty stąpił obficie na Kościół naszych czasów, aby napełnił serca wszystkich wiernych, rozpalił w nich ogień swojej miłości. Królowo niebios, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosić zasłużył, alleluja. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Boże, któryś raczył weselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. In nomine Domini Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomóżmy nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, drodzy bracia i siostry, continua seguire z żywą troską, con viva preoccupazione e dolore nel cuore, a także z bólem serca śledzę losy licznych uchodźców nel Golfo di Bengala, z Zatoki Benegala di Andamane, i z Morza Andamany. Esprimo apprezzamento per gli sforzi compiuti da quei paesi. Wyrażam uznanie dla wysiłków podjętych przez te kraje, które wyraziły gotowość przyjęcia tych osób, które stawiają czoła wielu niebezpieczeństwom i cierpieniom. Zachęcam wspólnotę międzynarodową, aby okazała im konieczną pomoc humanitarną. Tak jak dzisiaj, 100 lat temu, we Włoszech, Włochy weszły w wojnę wielką. Prośmy, prośmy o dar pokoju dla Włoch, dla całego świata i Europy. Wczoraj w Salwadorze i w Kenii zostali ogłoszeni błogosławionymi jeden arcybiskup i jedna siostra. Pierwszym jest arcybiskup Oscar Romero, arcybiskup San Salvador. Zamordowany z nienawiści do wiary, podczas gdy sprawował Eucharystię. Był gorliwym pasterzem i za przykładem Jezusa dokonał wyboru, aby być pośród swojego ludu, szczególnie pośród ubogich i uciśnionych, nawet za cenę własnego życia. Natomiast siostra błogosławiona to jest siostra zakonna Irene Stefani, Włoszka ze Zgromadzenia Matki Bożej Pocieszenia, ze Zgromadzenia Sióstr Konsolata,
która służyła ludności kenijskiej z radością, miłosierdziem i współczuciem. Niech heroiczny przykład tych dwojga błogosławionych w każdym z nas wyzwoli pragnienie dawania świadectwa Ewangelii i również zaparcia się siebie, a także z odwagą, abyśmy głosili tę Ewangelię. Pozdrawiam wszystkich Was, drodzy Rzymianie i pielgrzymi. Pozdrawiam rodziny, grupy parafialne, stowarzyszenia. Szczególnie pozdrawiam pielgrzymów pochodzących z Bretanii, z Barcelony, z Freiburgu, i chór chłopięcy z Herzheim. Pozdrawiam wspólnotę dominikańską z Rzymu, a także wiernych z Cervaro, z rejonu Frosinone, żołnierzy sił powietrznych stacjonujących w Neapolu, a także chór Sacra Corale Ionica in Brescia. I również bierzmowanych z Piewidico z Brescia. Pozdrawiam także z okazji Święta Matki Bożej Pocieszenia wspólnotę salezjańską. Wszystkim, niech Pan pozwoli im wszystkim rozwijać sobie dary i charyzmaty świętego Jana Bosko. Wszystkim życzę dobrej niedzieli. Dobrej niedzieli, uroczystość Ducha Świętego. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do zobaczenia. Dzisiejsza modlitwa Regina Celi odbywa się w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Ojciec Święty także w czasie tych rozważań, po rozważaniach zachęcił cały świat ludzi dobrej woli o pomoc dla uchodźców, tym razem w rejonie Azji. Ojciec Święty apelował o otwarte serce, otwarte również nasze sumienia, abyśmy zechcieli pomagać tym ludziom potrzebującym, dotkniętym cierpieniem. I przywołał również dwójkę nowych błogosławionych, przypomniał ich postacie, którzy wczoraj byli beatyfikowani, siostrę Irenę Stefanii, która posługiwała w Kenii, a także arcybiskupa Oscara Arnulfo Romero, który został zamordowany, zastrzelony w San Salvador, podczas gdy sprawował Eucharystię. Ojciec Święty również zachęcił, abyśmy powierzyli się macierzyńskiemu wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, która jako matka była obecna wśród uczniów w Wieczerniku, aby Duch Święty również wstąpił obficie na Kościół naszych czasów i napełnił serca wszystkich wiernych i rozpalił w nich ogień swojej miłości. Niech te myśli towarzyszą każdemu z nas w dzisiejszą niedzielę, ale także w całym nadchodzącym tygodniu. Żegna się z Państwem ojciec Marian. Życzę błogosławionej niedzieli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.